Dnia 6 lipca 2013 roku odbył się festyn pod nazwą Ząbrowiada, który był połączony z turniejem gmin Iława-Olsztynek. Były konkursy, zabawy oraz występy artystyczne. Impreza rozpoczęła się meczem towarzyskim pomiędzy gminą Iława a gminą Olsztynek, która przegrała 2-8. Następnie uroczystego rozpoczęcia Ząbrowiady dokonał wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Dzisiaj mamy niejako rewizytę tutaj u nas w Ząbrowie. Myślę, że wspólnie razem będziemy się tu bawić bardzo wspaniale. Zapraszamy Was, żebyście zostali nie tylko do wieczora, ale do białego rana, bo tak tutaj ta impreza się odbywa. A jak sami Państwo zaobserwowaliście, dzisiaj przepiękna jest pogoda, także wspaniale na pewno będziemy się razem tutaj bawić i też wysłuchiwać przepięknych pewnie występów różnych zespołów właśnie z gminy Olsztynek, których bardzo serdecznie również dzisiaj witam tutaj u nas w Ząbrowie. W trakcie imprezy zaprezentowali się artyści z Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Na scenie wystąpiły takie zespoły jak Tabu, Crazy Daisy, ADHD, kapela Śparogi oraz zespół Szarlotka. Pożyczony wóz w luksie trząsł i chwiał, ale przecież wiózł tam, gdzie wieść nas miał. Atrakcją imprezy był wspomniany turniej gmin Iława-Olsztynek. Były to zabawy i konkurencje dla samorządowców przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie. Samorządowcy zmagali się w kolorowej sztafecie, letnim biegu na nartach, konkursie Miliony dla Gminy oraz konkursie pożarniczym. Po podliczeniu punktacji zwyciężyła drużyna gminy Iława. Warto podkreślić, że w trakcie Ząbrowiady odbyły się również konkursy dla mieszkańców Ząbrowa. Ponadto wystawione były kramy z rękodziełem, kiermasz, park zabaw dla dzieci. Można było także skosztować swojskiego jadła oraz przepysznych ciast.